Dzień dobry, witam serdecznie w piątek, 11 grudnia na kolejnym czacie. To nasze przedostatnie spotkanie w tym roku, więc zachęcam do zadawania pytań. Dziękuję za te, które już wpłynęły. Zaczniemy tradycyjnie od informacji o zachorowaniach. Jak już wiecie, nie mamy szczegółowych danych dotyczących Szczecina z sanepidu. Korzystamy z danych rządowych, które są publikowane na stronach sanepidu. W Szczecinie wczoraj wynik pozytywny miało 270 pacjentów, więc te liczby wydają się od dłuższego czasu, przynajmniej w naszym mieście, dość stabilne. Jeżeli chodzi o oświatę, to tutaj mamy 16 obiektów, w których pojawia się koronawirus, 16 placówek. W dwóch przypadkach mamy zamknięte całe przedszkola, w pozostałych pojedyncze oddziały, reszta funkcjonuje w miarę normalnie. Żłobki działają w zasadzie wszystkie. Oczywiście mamy tam też pojedyncze wyłączenia grup z uwagi na stwierdzone zakażenia. Przypominam, że od środy działa nasz targ świąteczny. Jeżeli chcecie poczuć nastrój, zapraszam na plac Adamowicza, na plac Lotników. Można tam na pewno kupić coś ciekawego na święta, szczególnie ładnie jest wieczorem, gdy zapalają się światła, więc mam nadzieję, że ten klimat świąteczny wszystkim nam się udzieli, choć program tegorocznego kiermaszu świątecznego jest mocno ograniczony, skierowany przede wszystkim do szczecińskich podmiotów. Ale mamy też jarmark bożonarodzeniowy online, zapraszamy na stronę www.jarmarkszczecin.eu. Tam jest pełna oferta przedsiębiorców, których nie ma może na placu, ale też mają specjalną świąteczną ofertę skierowaną do mieszkańców Szczecina. Więc do tych odwiedzi na stronie internetowej też zapraszam. Na koniec przypominam o trwającym głosowaniu budżetu obywatelskiego. Oczywiście jest to budżet 2021 roku. Mamy czas na głosowanie do 20 grudnia, czyli jeszcze nieco ponad tydzień, kończymy przed samą Wigilią. Projekty są bardzo różne, w sumie jest ich 113, warto się zapoznać z nimi na stronie www.sbo.szczecin.eu. No i oczywiście warto też namawiać przyjaciół, rodziny, najbliższych, sąsiadów do głosowania, tak aby wygrały te najbardziej potrzebne i oczekiwane przez mieszkańców propozycje. Wszelkie informacje dotyczące miasta, dotyczące naszych działań w tym okresie pandemii znajdziecie na stronie internetowej www.wiadomościszczecin.eu. Serdecznie tę stronę polecam, a teraz już zapraszam do zadawania pytań. Pani Magdalena pisze: Panie Prezydencie, po Szczecinie jeździ samochód z billboardem na kołach, który przez megafon zakłóca spokój publiczny. Wie Pan, o czym piszę? Tego typu samochody też bywały w innych miastach. Czy można coś z tym zrobić? Pani Magdaleno, oczywiście każdy taki przypadek, jeżeli zakłóca porządek, Pani zdanie można zgłosić policji, to jest ten kierunek i policja wówczas może podejmować skuteczne działania. My jako miasto w tej materii kompetencji nie posiadamy. Jeżeli chodzi o kolejne pytanie, Pan Damian, witam. Chciałbym znać wstępne plany spółki inwestycyjnej odnośnie jej planowanej przyszłości i kierunków rozwoju. Ogólny biznes plan, gdyż jednak inwestycje to biznes. Oczywiście, jeśli ktoś wiedza ta wypuszczona w ciąg publiczny nie jest zagrożeniem dla jej planów w przyszłości czy stanu obecnego na dzień dzisiejszy. Panie Damianie, dziękuję za zainteresowanie tym tematem. Natomiast spółka inwestycyjna jest narzędziem do realizowania projektów inwestycyjnych miasta. Projektów, które oczywiście mają znaczenie biznesowe, ponieważ poprawiają infrastrukturę Szczecina, czy też tworzą miejsca pracy, zarówno podczas inwestycji, jak i po jej zrealizowaniu. Natomiast ten biznes nie jest tutaj głównym celem tego podmiotu, tylko po prostu realizowanie konkretnych projektów, szczególnie tych, które są dofinansowywane, szczególnie w ramach projektów unijnych. Zresztą inwestycje w Szczecinie prowadzi wiele podmiotów, oprócz spółki inwestycyjnej, która realizuje choćby przebudowę ulic w Szczecinie. Mamy również tramwaje szczecińskie, które choćby realizują projekty torowe.
Niektóre spółki też same prowadzą projekty, na przykład spółka akwaparkowa. A oczywiście największym projektem spółki inwestycyjnej jest Szczeciński Stadion Piłkarski. To jest ten kluczowy projekt. Spółka się cały czas rozwija i tak naprawdę jej zadania i jej plany odnajdzie Pan w budżecie miasta Szczecina, niedawno uchwalony na 2021 rok, więc tam wszelkie duże zadania, nie będące oświatowymi, realizowane są przede wszystkim właśnie przez spółkę inwestycyjną. Te mniejsze realizują mniejsze podmioty, jak choćby Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. W sumie budżet na przyszły rok, przypomnę, w inwestycjach to jest około 1 miliarda złotych. Pan Jacek, pozwolę sobie zadać Panie Prezydencie jeszcze jedno pytanie, tym razem ściśle związane z COVID-em. Czy orientuje się Pan, dlaczego Straż Miejska jeździ w samochodach bez maseczek? Panie Jacku, tak być nie powinno. Przekażę tą sugestię komendantowi. Oczywiście strażnicy powinni się poruszać w samochodzie również w maseczkach, ponieważ to jest ich miejsce pracy, chyba że są domownikami jednocześnie i tylko oni są w samochodzie. Natomiast zwykle pewnie tak nie jest. Dlatego powinni być w maseczkach i będziemy to egzekwowali. Pani Małgorzata, Panie Prezydencie, DPS-y będą szczepione, a czy WTZ-y również? Rozumiem WTZ-y jako warsztaty terapii zajęciowej, tak chyba mam to czytać, bo wiąże to z pomocą społeczną. Pani Małgorzato, jeżeli chodzi o szczepienia, to tutaj decyduje rząd, to rząd będzie dysponentem szczepionek, rząd będzie dysponentem całego programu szczepień, szumnie nazywanego Narodowym Programem Szczepień. I oczywiście tam zapadną decyzje, w jakiej kolejności, które grupy będą zaszczepione. Mówi się o tym, że w pierwszej kolejności oczywiście będą pracownicy służby zdrowia i mieszkańcy domu pomocy społecznej, czyli nasi seniorzy. Myślę, że seniorzy szerzej pojęci, nie tylko mieszkańcy DPS-u, więc taki będzie zapewne kierunek. Natomiast szczegóły, plan, jak długo ta operacja będzie trwała, która będzie na pewno bardzo skomplikowana, o tym będziemy się zapewne w najbliższych tygodniach dowiadywać. Jak wiemy, szczepionka jeszcze w Unii Europejskiej do użycia nie jest zatwierdzona, więc mówi się, że będzie to w końcówce grudnia, w początku stycznia, więc myślę, że wtedy te działania będą pierwsze podejmowane. No, trudno sobie wręcz wyobrazić tę operację logistyczną, będzie naprawdę wyjątkowo skomplikowana, tym bardziej, że przypomnę, jedna z tych szczepionek musi być przechowywana w temperaturze około minus 70, minus 80 stopni, więc jak wiemy, nasze przychodnie, POZ-y choćby, zapewne w tego typu urządzenia do chłodzenia nie są wyposażone, więc musimy się do tego przygotować i pewnie trzeba mieć cierpliwości, żeby być zaszczepionym. Pan Robert pyta, Panie Prezydencie, co z terenem po dawnym torze motocrossowym? Jakie tam są plany? Czy ten atrakcyjny teren zostanie sprzedany deweloperom? Tak rozumiem. Panie Robercie, w tej chwili likwidujemy, czyli szykujemy się do zamknięcia schroniska dla zwierząt w okolicy toru motocrossowego. Wiemy, że jesteśmy już po podpisaniu umowy na budowę nowego obiektu w innej części Szczecina, blisko Ląda Uniwersyteckiego. Przypomnę tym, którzy tego nie wiedzą, jest piękny projekt nowego obiektu, więc to też otwiera nową szansę przed terenem wokół motocrossu. Z całą pewnością motocross już dziś nie spełnia swojej funkcji sportów motorowych czy motocrossowych. Powinniśmy poszukać nowego miejsca na tego typu aktywność. Zresztą jest też taka wola związku, który się tym zajmuje, więc będziemy o tym rozmawiali i pewnie wtedy będziemy też decydowali o przyszłości tego miejsca, w którym znajduje się obecny tor. Na pewno i tor, i ten teren po schronisku to są ciekawe tereny inwestycyjne i wspólnie z radnymi będziemy decydowali o ich przeznaczeniu, ale na pewno nie nastąpi to bardzo, bardzo szybko. Pan Tomasz pyta, a jak z etapowaniem prac dotyczących przebudowy torowisk w mieście, bo nie wyobrażam sobie, aby wszystko ruszyło w jednym czasie. Ma Pan rację, Panie Tomaszu, to jest niemożliwe. W tej chwili jesteśmy po podpisaniu umowy na przebudowę Alei Wyzwolenia, na przebudowę tego całego układu do dworca Niebuszewo. Wielkie przedsięwzięcie logistyczne, bo wchodzi w to również plac Rodła, więc musimy przygotować w ciągu najbliższych tygodni całą organizację ruchu dla potrzeb tego zadania inwestycyjnego.
Będzie trochę kłopotów, ale postaramy się oczywiście zrobić to w taki sposób, aby jak najmniej utrudnić życie mieszkańcom. Przed nami przygotowanie, czy właściwie ogłoszenie przetargu na przebudowę ulicy Kolumba z torowiskiem i przebudowę Powstańców Wielkopolskich. Te dwa ważne torowiska dla miasta są ujęte w najbliższej procedurze. Ona jest na finale, więc mam nadzieję, że w najbliższym czasie będziemy mogli ten przetarg ogłosić i wtedy zdecydujemy też, który z odcinków będzie budowany jako pierwszy. Na całość zadania mamy czas do końca 2023 roku, a więc jeszcze 3 lata i myślę, że w tym terminie uda się to wszystko zrealizować. Będzie sporo kłopotów, będzie sporo trudności, ale też te inwestycje przeniosą nasz transport publiczny do zupełnie innej rzeczywistości, pozwolą funkcjonować nowoczesnym tramwajem już niemal na wszystkich liniach Szczecina i myślę, że to będzie służyło mieszkańcom, poprawi się też nawierzchnia dróg. Szczególnie ważny jest ten odcinek w tej chwili Wyzwolenia właśnie, który jest bardzo obciążony do Ronda Giedroycia i tutaj te okolice. To wymaga i nakładów, mądrych rozwiązań, no i takiego usprawnienia, które pozwoli nam się też łatwiej w tej przestrzeni ścisłego centrum poruszać. Pan Arkadiusz pyta, czy mogę liczyć na obniżenie opłaty za ogródek gastronomiczny za poprzedni sezon? Boksuję się z DITM-em i nic z tego nie wynika. Panie Arkadiuszu, opłaty za ogródki gastronomiczne za zeszły sezon, bo tak to rozumiem, no były uregulowane w niższych kwotach niż to wynikało z taryfikatora. Przypomnę, było ono udostępniane za 10% opłaty. Więc prosiłbym o taki indywidualny kontakt, wyjaśnimy tę sprawę, dlaczego akurat Pan nie mógł być tym procesem objęty, bo dotyczyło to wszystkich restauratorów, wszystkie osoby prowadzące działalność na zewnątrz, a więc wychodzące z ogródkami poza swoje lokale gastronomiczne, więc myślę, że tutaj też tak powinno być to zrobione, wyjaśnimy to w indywidualnej korespondencji, jeśli Pan do mnie napisze. Pan Karol pyta, panie prezydencie, na jakim etapie są prace projektowe w ulicy Kolumba? Kiedy planowane jest rozpoczęcie remontu? No to pytanie wiąże się trochę z tym moją poprzednią odpowiedzią. Szykujemy się do tego przetargu. Myślę, że to jest kwestia paru tygodni, gdy zostanie ogłoszony. Kolumba razem z ulicą Powstańców Wielkopolskich jest to jedno zadanie, ponieważ łączy tą procedurę wspólna pętla na Pomorzanach, która będzie przebudowywana i będzie dostępna dla tramwajów w obu kierunkach. Więc myślę, że będzie to też nowoczesny taki punkt przesiadkowy dla mieszkańców Pomorzan i tych, którzy na tym odcinku chcą z komunikacji publicznej korzystać. Pan Wazyli pyta, jaki ma sens rozstawiać jarmark, jeśli mieszkańcy nie mogą korzystać z ciepłych sprzedawanych dań napojów, co druga budka podaje ciepłe napoje i jedzenie. Panie Wazyli, no niestety takie warunki mamy, jakie mamy i takie obostrzenia, których musimy przestrzegać. Możliwa jest sprzedaż posiłków, napojów na wynos, a zatem oczywiście nie możemy siadać przy stolikach i delektować się tym jedzeniem w przestrzeni publicznej, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy takie potrawy czy ciepłe napoje po prostu kupili, udali się w inne miejsce i po prostu je tam spożyli czy wypili, więc to jest możliwe i tego przepisy nie zabraniają, więc na pewno jest to trudniejsze, nie jest to do końca tak, jakbyśmy chcieli, no ale mamy świadomość, że też czas jest absolutnie wyjątkowy i chcieliśmy tym jarmarkiem dać taką namiastkę tego okresu i czasu przedświątecznego, którego tak bardzo oczekujemy przez wiele tygodni, w tym takim smutnym czasie pogody, która nie napawa optymizmem, więc stąd to wyjście właśnie z naszą inicjatywą, żeby trochę tych świąt jednak było czuć i poprzez oprawę i iluminację częściowo, chociaż które w tym roku robimy i właśnie poprzez ten jarmark. Więc przepraszam za utrudnienia, ale tak musi niestety w tym czasie być. Pan Maciej. Dzień dobry, panie prezydencie. Czy w związku z tym, że w kolejnej perspektywie finansowej transport ekologiczny będzie miał priorytet, co pan niejednokrotnie zaznaczał, jest szansa, aby projekt trzeciego etapu trasy północnej zawierał już w sobie planowany tramwaj od Krasińskiego do Szosy Polskiej. Takie skonstruowanie projektu mogłoby zwiększyć szanse na dofinansowanie, jak i samofinansowanie, nie mówiąc już o korzyściach szybszego stworzenia kręgosłupa komunikacyjnego na relacji północ-południe. Dziękuję. Panie Macieju, ma pan rację, że to jest ważny kierunek, natomiast ten tramwaj skądś musi dojechać
trasy północnej. Przypomnę, że on jest planowany ulicą Krasińskiego do góry i potem fragmentem tak zwanej trasy średnicowej i dopiero później na wysokości ulicy Warcisława stąd w lewo i do góry trasą północną już. Więc bez tego wcześniejszego fragmentu nie ma sensu budowanie tego fragmentu dalszego. Ma Pan rację, że to by pomogło w finansowaniu, ale tylko w części tramwajowej, dlatego że jeżeli torowiska są budowane w wydzielonej części pasa, wówczas do kosztów kwalifikowanych takiej inwestycji finansowanej ze środków unijnych nie możemy wliczyć kosztu nawierzchni drogowych, które nie są bezpośrednio powiązane z inwestycją tramwajową. To oznacza na przykład, że w przypadku ulicy Wyzwolenia, tam gdzie tramwaj leci po wydzielonym torowisku, a więc na wysokości choćby Galerii Galaksy, tam będziemy mogli sfinansować ze środków unijnych wyłącznie linię tramwajową, natomiast od wysokości hotelu Dana do ronda Giedroycia i dalej w kierunku Niebuszewa będziemy finansowali zarówno drogę, jak i torowisko tramwajowe. No tak są te regulacje unijne skonstruowane, że są wydatki kwalifikowane i niekwalifikowane, więc nie zawsze to pomaga. Natomiast myślimy o tramwajach, ale w pierwszej kolejności, pierwszym projektem inwestycyjnym nowej perspektywy będzie kierunek Mierzyn, a więc to, czego nie udało się w tej perspektywie zrobić, a co jest już zaprojektowane i przygotowane. Do tego mamy jeszcze szereg remontów torowisk, które też muszą być wykonane po to, żeby te linie, które już są, mogły sprawnie funkcjonować i aby tramwaje nowoczesne, niskopodłogowe mogły tamtędy przejeżdżać. Więc taka jest logika naszego działania. Pani Mirosława pyta, czy to prawda, że w 2021 roku będzie remontowany odcinek od Placu Szerockiego do Pętli Pomorzany? Tak, Pani Mirosławo, właśnie tak należy rozumieć tę moją deklarację sprzed chwili. Projekt będzie obejmował, tramwajowy kolejny będzie obejmował całą ulicę Kolumba do Pętli Pomorzany i od Pętli Pomorzany do ronda Szerockiego, bo do tego momentu mamy tramwaje zrobione, więc ten fragment na Pomorzany będzie już w pełni nowoczesny i w pełni dostosowany do ruchu tramwajów niskopodłogowych potrzebnych na Pomorzanach, ponieważ mamy tam sporo osób starszych, mamy tam sporo seniorów i też młode rodziny się tam wprowadzają z wózkami, więc chcemy, żeby to było łatwiejsze i żeby te tramwaje niskopodłogowe mogły docierać już wszędzie. Pan Patryk pyta. Dzień dobry, Panie Prezydencie. Czy miasto w porozumieniu ze spółdzielniami mieszkaniowymi ma w planach przebudowanie infrastruktury, szczególnie na osiedlach istniejących od kilkudziesięciu lat? Panie Patryku, remonty infrastruktury, szczególnie tej związanej z dostawami ciepła, wody, kanalizacją czy energetyką, one są wykonywane w miarę na bieżąco, więc plany inwestycyjne naszych spółek, przynajmniej mówię tutaj o wodociągach czy SEC-u, który jest częściowo miejski, one są po prostu przygotowywane w oparciu o stan tej infrastruktury i właśnie w porozumieniu często ze spółdzielniami mieszkaniowymi, z podmiotami, które z tych usług korzystają, więc tak się dzieje. Oczywiście ta infrastruktura, która funkcjonuje w wielu miejscach, jest dalej dobra, bo o ile wiemy, że nasze telefony starzeją się bardzo szybko, choćby czy ta infrastruktura teleinformatyczna starzeje się bardzo szybko, o tyle instalacje związane z dostawą wody czy odbiorem ścieków, czy dostawą ciepła starzeją się dużo, dużo wolniej i to oznacza, że te inwestycje są po prostu rzadsze. Ale jest to, chcę zapewnić, robione na bieżąco. Zresztą wielki projekt modernizacji systemu dostaw wody, odbioru ścieków został zrealizowany przed paru laty w Szczecinie i wtedy główne magistrale zostały wymienione na nowoczesne, takie, które bez problemu, bez remontu wytrzymają około 50-60 lat, więc Szczecin pod tym względem wygląda w mojej ocenie całkiem nieźle, ale chcę powiedzieć, że każdego roku inwestujemy w nowe rozwiązania, w nowe sieci. Paręnaście milionów złotych wydaje SEC, a czasem parę dziesiąt, bo teraz też ma projekty wspierane unijnie i podobnie jest z zakładem wodociągów i kanalizacji. Pani Agus pisze tak. Panie Prezydencie, czy jeśli obwodnica śródmiejska zakończy się na węźle Łękno, to czy mieszkańcy Trałguta mogą liczyć na zwiększenie bezpieczeństwa, na przykład częstsze kontrole prędkości lub prowadzenie świateł? Nie ukrywam, że na tej ulicy już dużo osób straciło życie, a teraz ta droga będzie bardzo uczęszczana, to będzie to tragedia dla dzieci idących do szkoły. Chcę Panią zapewnić, że właśnie między innymi nasza trasa średnicowa jest budowana po to, aby odciążyć ruch między innymi z ulicy
Traguta. Myślę, że tak się w dużej mierze stanie, dlatego że na to nakłada się jeszcze jedna inwestycja ważna, którą realizujemy, a więc to, co się dzieje przy naszej hali widowiskowo-sportowej i to, co się będzie działo jeszcze na połączeniu ulicy Soza Boskiego właśnie z halą. W tej chwili dochodzimy do połowy tej trasy, mamy zaprojektowany kolejny odcinek, więc też zabezpieczymy sytuację, w której transport ciężki będzie mógł poruszać się od właściwie Ronda Uniwersyteckiego aż na kierunek Police drogami wydzielonymi, drogami dwupasmowymi w każdym kierunku, praktycznie na całym tym odcinku, więc na pewno część samochodów ciężarowych albo większość będzie omijała także ulicę Trauguta, więc myślę, że na pewno to pomoże, na pewno da to nowy impuls do działania. Pamiętajmy, że te rozwiązania, które dzisiaj stosujemy, no, mają na celu skanalizowanie ruchu ciężkiego na kierunku północ-południe w taki sposób, żeby ten transport omijał najbardziej zagęszczone i najgęściej zaludnione obszary naszego miasta. Więc taki jest nasz cel. Oczywiście nie wszystko się uda, bo rzeczywiście Łękno nie rozwiązuje do końca problemu, bo chcielibyśmy iść dalej, chcielibyśmy iść w kierunku 26 kwietnia, ale to jeszcze wymaga czasu. Jeśli dojdziemy do 26 kwietnia, a później do Ronda Szyockiego, no to dopiero będzie taki istotnie odczuwalna, będzie istotnie odczuwalna poprawa tej komunikacji zbiorczej, drogowej, samochodowej wokół centrum Szczecina. Pani Mirosława jeszcze raz pyta, Panie Prezydencie, czy miasto planuje ulgi dla organizacji pozarządowych, które od miasta wynajmują lokale? Pani Mirosławo, no, ulgi oczywiście stosujemy cały czas, jeżeli to jest związane z COVID-em, bo myślę, że to Pani ma na myśli. Jeżeli ktoś nam wykaże pogorszenie swojej sytuacji, to oczywiście taka pomoc jest udzielana i to w zakresie zarówno czynszu, jak i innych opłat, także opłat podatkowych, więc dotyczy to tak przedsiębiorców, jak i organizacji pozarządowych, więc jeżeli są takie sygnały, proszę je zgłaszać do tych podmiotów, z którymi organizacje pracują w mieście, do tych wydziałów, bo część pracuje ze sportem, część pracuje z pomocą społeczną, więc prosimy o takie sygnały i te sprawy indywidualnie będziemy załatwiać. Pan Damian pyta, co dzieje się aktualnie ze SKM-ką, czy można gdzieś śledzić postęp prac? Panie Damianie, SKM-ka po naszej stronie jest w fazie projektowania głównie. To projektowanie kończymy. W fazie realizacji są pewne elementy, bo chcę powiedzieć, że węzeł Łękno to też jest element SKM-ki w jakiejś części, czy węzeł, który budujemy w Podjuchach i dalej pętla, która tam jest też przygotowywana, więc oczywiście te prace trwają. Oczywiście swoje zadania ma PKP, które przebudowuje torowiska. Pan marszałek już ma część pociągów nabytych dla obsługi SKM-ki, więc te prace możemy powiedzieć, że trwają. Nie wiem, czy dotrze Pan do takiej spójnej informacji gdzieś w internecie na temat całości projektu. Pewnie może być to trudne. Natomiast oczywiście podmiotem, który prowadzi to z ramienia miasta, jest Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, który jest takim podmiotem wiodącym. My odpowiadamy za przystanki i właściwie za obsługę tych przystanków pod względem komunikacyjnym, bo same przystanki robi też PKP. Jest tam i było trochę kłopotów z torowiskami, ale mam nadzieję, że PKP to przezwycięży, więc mam nadzieję, że w 2023 roku, w połowie roku, kolej metropolitalna będzie mogła być uruchomiona, tak aby wesprzeć transport publiczny w Szczecinie i ułatwić dostęp osobom, które mieszkają poza Szczecinem, w Policach, Gryfinie, Stargardzie czy w Woroniowie, umożliwić łatwiejszy dojazd do miasta, do szkoły czy do pracy. To jest cel tej SKM-ki, więc myślę, że kontakt ze Stowarzyszeniem Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego dałby Panu na pewno więcej takich szczegółowych informacji, jeśli to Pana interesuje. Pan Łukasz pyta, Panie Prezydencie, nawiązując do tego, co Pan powiedział w sprawie budowy linii tramwajowej do Mierzyna, czy ta inwestycja nie będzie kolidowała z budową obwodnicy Mierzyna od miejsca, gdzie ma powstać pętla? Nie posiadam takiej wiedzy, Panie Łukaszu, aby była tam jakaś kolizja. Projekt, który my dysponujemy, ma pozwolenie na budowę, a zatem podmioty odpowiedzialne za obwodnicę Mierzyna
która nie jest realizowana przez miasto Szczecin, bo to nie leży na terenie Szczecina, muszą być dostosowane do tej pętli, więc i do tego układu, który jest tam już zaprojektowany i posiada pozwolenie na budowę. Bo to, co ma pozwolenie na budowę, to jest to, co będzie de facto zrealizowane. Więc tak należy do tego podejść, nie powinno być takich kolizji i tyle. Pan Tomasz pyta, dzień dobry, czy jest w planach również remont torowisk na Światowida do Gocław-Zajezdnia? Oczywiście nie w tej perspektywie, panie Tomaszu. Planujemy modernizację torowisk w kierunku stoczni, ale będzie to robione etapami, najpierw do Stoczni Szczecińskiej, później dalsze odcinki ulica Stalmacha i w kierunku Stoczni Gryfia, więc na pewno na etapy będziemy te działania dzielili, natomiast w tej chwili trudno powiedzieć o terminach, ponieważ też nie znamy, jak duża pula środków finansowych będzie przyznana w nowej perspektywie dla Szczecina na przebudowę i rozbudowę torowisk. Zwykle jest tak, że te środki są dzielone centralnie, ponieważ tych miast z tramwajami w Polsce jest paręnaście, więc jest pula pieniędzy, jest to według jakiegoś klucza podzielone i wówczas my do tej kwoty dopasowujemy swoje zadania i wiemy, ile możemy ich zrealizować. Więc są to bardzo kosztowne działania, więc pewnie w tej nowej perspektywie też wszystkiego nie uda się zrobić. Pewnie będzie kolejna duża pula torowisk zrobiona, ale na pewno jeszcze coś tam zostanie na tą perspektywę po 2030 roku. Tramwaje to jest kosztowny środek transportu, ale bardzo, bardzo potrzebny, bo i sporo pasażerów z tego korzysta i jest rzeczywiście ekologiczne i myślę, że wszyscy to w Szczecinie czujemy. Pan Adam pyta, dzień dobry, proszę o informację, kiedy będzie remontowana Aleja Fałata od pomnika czynu Polaków do Zalewskiego oraz kiedy zostanie otwarty przejazd pod wiaduktem kolejowym obok Różanki. Panie Adamie, nie odpowiem panu dokładnie, dlatego pozwoli pan, że odpiszemy panu, jeśli pan do nas napisze, odpiszemy panu indywidualnie, ponieważ jest to jeden z elementów naszych działań inwestycyjnych w tym obszarze. Nie jestem w stanie wspamiętać wszystkich dat, które są objęte naszymi inwestycjami, bo ich jest setki, więc proszę wybaczyć, pozwolę sobie indywidualnie odpowiedzieć. Pan Krzysztof pyta, stan chodników na Pogodnie jest na wielu ulicach kiepski, jednocześnie mieszka tam sporo starszych ludzi. Czy można spodziewać się remontu w najbliższym czasie? Panie Krzysztofie, to jest bardzo poważny temat. Rzeczywiście od pewnego czasu się nad tym pochylamy. Niektóre ulice, jak Państwo widzą, rozpoczęliśmy ich remont na Pogodnie. Natomiast oczywiście dużym problemem są te ulice, w których chodniki są uszkadzane na skutek rozrastania się tych pięknych, wspaniałych drzew, które tam są. Więc w tej chwili opracowujemy też w ramach naszych koncepcji utrzymania zieleni nad sposobem i techniką omijania tego typu przeszkód, tak aby nie uszkodzić drzewa z jednej strony, które ma wartość przyrodniczą bardzo wysoką, no i z drugiej strony umożliwić poruszanie się po ulicach Pogodna, bo rzeczywiście na wielu ulicach te chodniki są poniszczone, bardzo trudno jest przejechać, czy przejść osobom starszym, przejechać na wózku, czy właśnie osoby prowadzące wózki dziecięce też mają z tym problemy, więc musimy to rozwiązać w taki sposób, który pozwoli pogodzić oba te interesy, tak, z jednej strony interes przechodniów, którzy muszą w komfortowych warunkach, czy powinni w komfortowych warunkach poruszać się po chodniku, a z drugiej strony chcemy ochronić te drzewa, które mają swoją historię, swoją ogromną wartość dla całego Pogodna, więc nad tym pracujemy. Kiedy możemy liczyć na ścieżkę rowerową łączącą Głębokie z centrum miasta? Pan Tomasz pyta. Na razie idziemy od Głębokiego, jak Państwo widzą. Cała przebudowa układu komunikacyjnego przy jeziorze usprawni tam ruch i myślę, że zwiększy znacznie przepustowość, nie będziemy tam stali już w korkach. Też przy okazji modernizujemy ścieżki. Będziemy się kierowali oczywiście w kierunku Placu Szarych Szeregów. Natomiast jest to też proces inwestycyjny, który potrwa parę lat, bo do tego musimy jeszcze w pewnych miejscach dokonać modernizacji torowisk, ale też i nawierzchni ulic. I przy okazji tego będziemy też modernizowali ścieżki rowerowe i będziemy modernizowali układy sygnalizacji świetlnej, aby były dostosowane do poruszania się zarówno pojazdów, jak i pieszych i rowerzystów, więc taki jest cel. Niestety jest to też bardzo kosztowne zadanie, więc na pewno trochę czasu potrwa. Pani Gabriela pyta, czy jest ktoś odpowiedzialny za sprzątanie miasta? Ostatnio przykro się patrzy na nasze ulice, wszędzie maseczki, reklamówki, wstyd.
No, za sprzątanie miasta jest odpowiedzialnych, pani Gabrielo, wiele podmiotów. Od zarządców nieruchomości, w których mieszkamy, począwszy, poprzez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego, poprzez firmy, które sprzątają ulice Szczecina w sposób mechaniczny i te, które sprzątają w sposób fizyczny poprzez swoich pracowników. Więc tych podmiotów, zresztą my sami jesteśmy odpowiedzialni jako mieszkańcy, bo też właśnie rzucając maseczkę gdzieś czy jakieś papiery nie do kosza na śmieci, tylko gdziekolwiek, no to wpływamy na to, że miasto wygląda niestety często nie najciekawiej pod tym względem. Więc pierwszy apel zawsze jest do nas samych, byśmy się pilnowali w tej materii. No oczywiście staramy się też pilnować firm, które no, nasze zlecenie realizują te zadania, więc jeśli są jakieś sygnały co do uwagi, są jakieś miejsca, które notorycznie są źle sprzątane, to też mamy aplikację Alert. Bardzo Was proszę o informacje poprzez tą aplikację. Każdy taki sygnał sprawdzamy i staramy się poprawić. Pewnie nigdy nie będzie idealnie, ale na pewno może być lepiej. Pan Łukasz pyta, czy sprawa dotycząca rewitalizacji bulwarów po stronie Wałów Chrobrego się ruszyła? Panie Łukaszu, nie ruszyła się jeszcze. Cały czas jesteśmy w pewnym sporze co do części nabrzeża będącego w gestii jednej ze spółek. Co jest pozytywne, to to, że udało nam się wynegocjować warunki dzierżawy na imprezy, a więc na Tollshipy 2021 i potem na 2022 rok, więc tutaj mamy to dograne i już wiem, jakie kwoty będziemy musieli zapłacić. Natomiast co do przejęcia tych nabrzeży, co oczywiście jest celem miasta, te rozmowy pewnie będą jeszcze trwały, notabene jest jeszcze proces w tej sprawie zawieszony w sądzie, więc myślę, że niestety to potrwa. Wiem, że wszyscy chcielibyśmy wymienić nawierzchnię, tak aby już ten ostatni odcinek też wyglądał podobnie jak nabrzeże na Łasztowni, czy to, które znajduje się dalej z gestii miasta w kierunku Mostu Długiego. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. Dziękuję za uwagę, dziękuję za wszystkie pytania. Dzisiaj było ich więcej niż tydzień temu i z tego też się bardzo, bardzo cieszę. Oczywiście, jeżeli chcecie o coś zapytać, możecie to zrobić w komentarzach. Zapraszam do tego bardzo serdecznie. Życzę wszystkim dużo, dużo zdrowia i tego dobrego czasu przygotowywania się do świąt. Przed nami jeszcze jedno spotkanie przedświąteczne. Mam nadzieję, że będziemy sobie mogli życzyć wszystkiego dobrego i abyśmy ten trudny czas pandemii no, przetrwali w jak najlepszej formie, jak najlepszej kondycji i też w jak najlepszej kondycji finansowej, bo to też dla nas wszystkich jest bardzo, bardzo ważne. Wszystkiego dobrego, miłego weekendu.